I dziewczyny, i chłopaków. Chociaż coś tu za bardzo. Są. Ale są. Witam Mass Media też, które na tą okoliczność zjechały się do nas. Miło mi powitać Państwa wszystkich tu obecnych, a szczególnie serdecznie w dniu dzisiejszym witam szanownych Wila, panią Marię i pana Zygmunta. Dla wszystkich pozostałych grup. Ja potem sam zrobię wolę. Dobrze, to ja się teraz zabawię w siostrę Marię. Wyjątkowo, po raz pierwszy, mam nadzieję, że mi to wiecie. Uwaga, gotowi jesteśmy. Chcieliśmy złożyć ogromne życzenia i życzyć długich lat zdrowiu razem w szczęściu i pomyśle. My wszyscy się kłaniamy, buziakom ślemy stąd, bo dzisiaj proszę gości, oni obchodzą jubileusz. 50 już lat i nie wie nikt, jak minął czas. 50 już lat, kochana ciocia z wujkiem ma. 50 już lat, wiele uczyli nas, jak zmieniać świat. I jak dawniej bez słów swe usta dasz mi znów, gdy patrzę na świat pełen fałszu i zdrad. Wszystko znika, a ty nie ciesz mi szczęścia. Dziś gratuluję Wam, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość dalej Was trwała. Proszę bardzo. A to ode mnie w imieniu Was miasta, jak mieszkańców Maria, podziękowanie. Proszę bardzo. To jest skrócony akt małżeństwa, który został w innego skutku. To jest pokazane, co się popełnili 51 lat temu. Bardzo serdecznie, właściwie ja jestem i Zygmunt jesteśmy zaskoczeni, że to tak szybko zostało zorganizowane. 51 lat tylko.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy własnej córce, zięciowi, własnym wnuczkom i wszystkim, całemu zespołowi, który tutaj, jak widzę, zjawił się, że ja najbardziej, to szczerze mówiąc, jestem wami wzruszona. Nie przypuszczałam, że tutaj się dzisiaj spotkamy. Bardzo wam dziękuję za wszystko, za to, że jesteście, że pracujemy razem. Dziękuję. Dziękujemy. Przyszli do swoich oczu.